W ostatnim czasie głośno zrobiło się o policzaninie, który z własnej inicjatywy daje nowe życie starym komputerom i przekazuje je potrzebującym. W ciągu roku pan Mariusz naprawił już ponad 110 komputerów, które w czasie pandemii są szczególnie potrzebne do nauki. Mariusz Wojdak pracuje w Szczecinie jako informatyk, ale w czasie wolnym zajmuje się zbieraniem i naprawą sprzętu komputerowego. Robi to od roku. 7 kwietnia odebrał 3 kolejne uszkodzone laptopy. Zbieraliśmy z panem Grzegorzem Ufniarzem komputery, laptopy, przekazywaliśmy szkołom, a szkoły dystrybuowały to dalej. Tak z sukcesem nam dobrze wyszło, 45 sztuk wydane do czerwca. Minęły wakacje, wrzesień, październik. Niestety nauka zdalna wciąż obowiązuje. Stąd pomysł, żeby kontynuować tą akcję. Zapotrzebowanie na sprawne komputery jest bardzo duże. Problemem jest pozyskanie używanego sprzętu, który można naprawić i przekazać dalej. Chciałbym zaapelować głównie do firm. Ja wiem, że osoby indywidualne też mają i mogą pomóc, za co będę wdzięczny, ale wiem, że panowie prezesi na pewno gdzieś macie jeszcze w firmach nieużywany sprzęt. Poproście swój dział IT. Niech sprawdzi, co tam jest, a my się zajmiemy resztą. Wcześniej naprawione komputery trafiały do osób, szczególnie dzieci, które nie dysponowały odpowiednim sprzętem do nauki zdalnej. Obecnie wyposażane są świetlice i kluby działające przy radach osiedli i sołeckich. Pan Mariusz ten sprzęt przygotował, rozwiózł po radach osiedlowych. Łącznie rady u nas osiedlowe otrzymały 12 komputerów. To jest Rada Osiedla nr 1, Rada Osiedla nr 5, 6, Sołectwo Uniemiś, Sołectwo Dębostrów oraz Rada Osiedla nr 2. Wszystkie rady osiedlowe są bardzo zadowolone z tej akcji. My również dziękujemy za przekazanie tych komputerów. Pan Mariusz przekazał też komputery do państwowych i rodzinnych domów dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych w całej Polsce, na przykład w Katowicach, Sosnowcu czy Warszawie. Dowiedziałem się o istnieniu dużej ilości sprzętu w jednej z firm szczecińskich. Po wielu miesiącach negocjacji udało się zdobyć paletę 47 komputerów i wraz z super stowarzyszeniem Dzikie Anioły z Polic, panem Tomkiem, który bardzo mi pomógł, zdobyliśmy ten sprzęt wspólnie i udało się zacząć nad nim pracę. Pan Mariusz ponosi koszty części potrzebnych do naprawy sprzętu. Od ubiegłego roku przekazał 112 komputerów. Osoby, które posiadają niepotrzebny sprzęt, komputery, laptopy, monitory, myszki, dyski i wszelkiego rodzaju części, mogą je przekazywać po wcześniejszym skontaktowaniu się z Mariuszem Wojdakiem za pośrednictwem Facebooka lub telefonicznie. Pomysłodawca akcji dziękuję wszystkim osobom za dotychczasowe dary.